Jak to zrobić? Czyli przeciąganie przewodów przez sufit podwieszony. Niby proste, ale nie zawsze sufit jest spuszczony o 10 cm. Dlatego potrzebna będzie nam lina. Najlepiej dwa razy dłuższa niż odcinek, przez który musimy przeciągnąć kabelki. W tym suficie musiałem wykonać dziurę przy każdym profilu, ponieważ między profilem a sufitem był zaledwie 1 cm i ciężko było mi się przedostać nawet samym pilotem. Ale gdy już uda się przeciągnąć pilota, przeprowadzamy nim linę. Oba jej końce mocujemy, by przy przeciąganiu nie wyciągnąć za dużo. Co nam to ułatwia? Ano to, że do każdego przewodu nie musimy przeciągać pilota na nowo, tylko lina zostaje nam cały czas w suficie. Ktoś powie, że może przeciągnąć jeden przewód, do niego dokleić kolejny i kolejny, ale w końcu zrobi nam się za grubo, a przestrzeni mamy mało. Gdy mamy już linę w suficie, wyciągamy jej całą długość po jednej stronie i mocujemy do niej przewód, na przykład za pomocą taśmy. Ważne jest, aby końcówkę przewodu dobrze przykleić, ponieważ ona najczęściej zahacza nam o jakiś profil czy cokolwiek innego. Przed przeciąganiem sprawdźcie też, czy nie wystają tam żadne ostre śruby, żeby nie pokaleczyć przewodu. Tu akurat, jak sprawdzałem, raczej nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia izolacji. Tym sposobem możemy sobie przeciągać na tych krótkich 60-centymetrowych odcinkach przewód kawałeczek po kawałku. Prowadząc linę przy samym suficie, idealnie wycelujemy czubkiem przewodu między profil a sufit i nic tam się nigdzie nie zahaczy, nie skręci. I tak aż do końca, do naszej otwartej przestrzeni. Odczepiamy przewód od liny, wyciągamy potrzebną długość, a linę będziemy cofali z powrotem. Tak to mniej więcej wygląda w środku. Przestrzeni jest aż tyle, że między profilem a sufitem nie zmieści się nawet peszel 16, już sprawdzałem. Dlatego idą tutaj przewody bez peszli. I hyc, lina wraca na swoje miejsce i możemy przeciągać kolejny przewód bez straty czasu na przepychanie pilota kolejny raz. Ostatnia czynność, wymierzyć długość, obciąć, opisać i ciągnąć następnego druta.